Panie dyrektorze, trwają przygotowania do pogórzańskich godów, które już za niespełna 3 tygodnie w gminie Łużna. Tak, przed nami jedna ze sztandarowych imprez, które odbywają się w Gminnym Ośrodku Kultury tutaj u nas w Łużnej. Przygotowania do niej trwają już praktycznie po zakończeniu ubiegłorocznej edycji. Trwają przesłuchania, dobór materiału, zespoły szykują się, aby zespoły z całej Małopolski szykują się, aby tutaj do nas do Łużnej przyjechać i zaprezentować to, co mają najlepsze w swoim dorobku, a chodzi tutaj o przedstawienie zwyczajów, obyczajów i obrzędów ludowych w tradycyjnej, niezanieczyszczonej współczesnością formie. No właśnie, powiedzmy, jakie zespoły w tym roku obejrzą mieszkańcy gminy. Przez 3 dni trwania imprezy, to jest od 20 do 22 kwietnia, będziemy mieli okazję obejrzeć 14 zespołów. Pozwolę sobie wymienić. Będą to zespoły z Gwoźdźca, które zaprezentują Zapusty. Wilio, zaprezentowana przez zespół z Klęczan. Z Mówiny, przez zespół z Marcinkowic, po Kolędzie, z Łąkty. I to jest program koncertu piątkowego, czyli 20 kwietnia. Natomiast w sobotę będą 2 koncerty konkursowe. Pierwsze o godzinie 11:30 i zobaczymy przy skubaniu wołny z Makowicy, Zepsuto Jarzmica, Skąpego Sfoka z Lubnia, Zapusty zespołu z Nawojowej i w drugim koncercie, który rozpocznie się o godzinie 17:00, Honusione Wiono z Pisarzowej, Jurkowskie Wesele zespołu Jurkowianie i po Kolędzie idą Draby z Litnicy Wielkiej. W koncercie niedzielnym, czyli 22 kwietnia o godzinie 11:30 zobaczymy Targ na Dziewki zespołu regionalnego z Koronki z Bobowej, Śmiguśniki z Limanowej, a następnie w drugim koncercie konkursowym od 15:30 do 17:00 Kusy Wtorek z zespołu z Otwinowa oraz Krępaskie Wesele z Zielonego Jawora w Krępachach. Oprócz tego oczywiście będą występy gościnne i zobaczymy nasz tutaj łużański zespół z Podpustek, zespół regionalny Kowalnia, zobaczymy również zespół regionalny Limanowianie z Limanowej oraz muzykę zespołu regionalnego Zielony Jawor z Krępach. Po zakończeniu prezentacji konkursowych odbędzie się jak zwykle obrady, posiedzenie jury, ale także warsztaty dla uczestników konkursu, a później ogłoszenie nagród i koncert laureatów. Szanowni Państwo, pragnę bardzo, bardzo serdecznie zaprosić w dniach 20 do 22 kwietnia do Łużnej na 4. Małopolski Konkurs Obrzędów, Zwyczajów i Obyczajów Ludowych.